uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Lubię piec, lubię. Jeśli ktoś mówi, że dobry chlebek, że smakuje, to tym bardziej chętnie to wykonuję. No trzeba trochę siły, bo to jest jednak dużo wody i dużo mąki, także że trzeba to wyrobić, to trzeba mieć trochę siły do tego wyrabiania tego chleba. Trzeba znów odczekać z godzinę, żeby to ciasto wyrosło i do pieca te bułeczki się wsadza i piecze się. Piecze się gdzieś około 1,5 do 2 godzin. Inaczej smakuje, on jest taki bardziej, skórka jest twardsza i wypieczony. Po prostu inny smak. Ja nie dodaję nic, tylko dodaję naturalne wszystko. Stajemy codziennie wobec różnych bezradności. Nie wiemy, jak pomóc drugiemu człowiekowi, jak rozwiązać problemy finansowe, co i w jaki sposób przyjść z pomocą drugiemu człowiekowi. Stajemy codziennie przed różnymi problemami. Jednym z największych problemów to problem głodu. Praktycznie 11% ludzi na świecie przeżywa codziennie głód, a większość, połowa ludności żyje z $2. Dzisiaj słyszymy Ewangelię o tym, kiedy ogromne tłumy idą za Jezusem, a ten prosi, aby nakarmić te tłumy. Zastanówmy się, w jaki sposób dziś możemy pomóc drugiemu człowiekowi, by nie był głodny. Przede wszystkim racjonalnie zaopatrywać się w codzienne wyżywienie. Przede wszystkim dzielić się tym, co mamy w lodówce. Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że w szczególny sposób możemy pomagać, kochając swoją rodzinę, troszcząc się o nią, wypełniając codzienne zobowiązania. Zmęczony tłum, który idzie za Jezusem, potrzebuje tej siły fizycznej, potrzebuje chleba. Dzisiaj jesteśmy świadkami, kiedy Pan Jezus rozmnaża chleb i rozmnaża ryby. A więc z tego dobra przygotowanego przez człowieka pomnaża je, dzieląc wszystkich, którzy są zgłodniali wobec całego tłumu. Eucharystia jest tym szczególnym pokarmem, który daje nam siłę fizyczną i tę siłę duchową. To właśnie z darów chleba i wina staje się ciało i krew Chrystusa, która spożywana przez nas daje nam siłę i moc. Podejmujmy więc ten wysiłek codziennego dzielenia się, bo jak mówił święty Paweł, większa radość jest w dawaniu, aniżeli w braniu, obdarzania siebie i drugiego człowieka tym dobrem, które mamy w sobie. Piękną tradycją każdego roku jest poświęcenie pól, czyli modlitwa, poprzez którą prosimy Pana Boga o błogosławieństwo dla naszych pól. Szczególnie ten rok to rok, kiedy dość jest sucho i dlatego widzimy, jak ważne jest Boże błogosławieństwo, jak ważny jest deszcz, jak ważna jest Boża opatrzność w tych wszystkich plonach i przygotowaniach owoców. Dlatego głód jest tą rzeczywistością, która dotyka społeczność całego świata. Jakże ważne jest, aby ta ziemia, która rodzi, rodziła obficie, a jakże wiele zależy od Bożej opatrzności. Na czas żniw, czas wakacji, niech nam Pan Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.